Cześć, witajcie, ja jestem Faust, jest ze mną Lukas. Dzień dobry. No i widzicie, jak to wygląda. Tak. Wygląda całkiem spoko. Dużo kombinowania, przekładania. Tak, ale to jest właśnie esencja multika. Tak. Dobra. Nikt nie chce przegrać. A, Spozowuj. sorka. No, więc troszkę, że tak powiem, się pozmieniało. O, rewoltę mam nawet jakąś. Jakaś drobna, ale jest. Szkoda. Liczyłem, że nie będę musiał przerzucać wojska znowu na północ. Że załatwię to już tak, jak należy. No, widzę, jakieś łódki ci tu płyną. Co to za łódki są? Karcik. Nie będę ci niszczył łódek, no błagam. Ale Tytuły, dzięki, że mi tytuły. stłumiłeś rebelię na Madagaskarze. Spoko, zawsze do usług. Byli już całkiem troszkę rozkokoszeni. Gdzie ty tu jesteś? Czyli walczymy. Ile tak minęło od tamtego czasu, jak mówiłeś, że zacząłeś budować flotę? Niewiele, nie? No ja, bo na Raczej razie nic nie jedziemy. jeszcze nie masz. To nie wiem, co robić. Siedzieć tu czy spadać? A, chyba spadam sobie. Nie wiem, czy to jest sens tutaj. Ile tam narobiłeś wojska? 100 tysięcy. Troszkę zregenerowałeś manpowera. O, walczysz. No, testuję coś. No, masz dobrego tego. To zależy od roli, tak naprawdę. Ja nigdy nie wiedziałem, o co chodzi w tych walkach morskich. Role. Głównie role. Pa-pa-pa-pa-pam. Tak się żyje powoli na tej wsi. No, bardzo. O, powrócił mi handel kością słoniową. Słodko.
Dostałem jeszcze event nawet. Ja mam to bez sensu tutaj tak stać. A może z sensem? Tomani mieli internale? Tomani w ogóle żyją tylko na Kaukazie. Ty mówisz, że atakujesz z innej strony, tak? No jeszcze nie wiem gdzie. Na razie muszę flotę zbudować. Dobrze, już się pojawiają. Tu. A, tu jest flota. W razie czas poszukać twojej floty. Oj, to będzie długa wojna. Teraz całkiem. Kurde, no nie wierzę. Nie gadajcie, że to już tutaj. Na co? Że praktycznie blisko ciebie mam już attrition na morzu. To by mi się bardzo nie podobało. No nie, luzik, dobra. Szybko. Nie, jednak. Zasięg, strasznie mały zasięg mam w tego. Kurde, no. Oficjalnie nazywam Mutapę Ziemie Odzyskane.
Dobra. No, goddammit. Co? Nic, nic. Życie. Co żeś popsuł? Tam. Kraj. Co? Kraj popsuł. Nie no, żartujesz, tak źle nie jest, ale mogłoby być lepiej odrobinkę. Wiesz, to się w życiu nie skończy. Już, nie wiem, że będzie aż tak źle. Będzie aż tak źle. Dobra, jak to wygląda w statystykach? Bo widzę, że armię od razu połowę skasowałeś. Nie, ja tyle miałem. Nie, no 200 nie miałem wcale 400. Miałeś 300 tysięcy. No i 50 mi zabiłeś. A, to nie odbudowałeś tego jeszcze. Nie. No po co? Nie przyjdziesz tutaj. Póki nie zbudujesz floty, to nie wejdziesz. You shall not pass. Jak będziesz miał flotę, to i tak będziesz musiał ją całą trzymać albo w jednym miejscu. Zresztą to się okaże, jak to wszystko wyjdzie. No płynie sobie. Widzę, ładna. Zgrabna. I powabna. Po pełnych morzach, po otwartych. Masz ten plus, że ja nie mam tych transportów, bo możesz trzymać sobie na Madagaskarze tych ludzi na luzaczku. Tak, nic mnie nie obchodzą. No to usuń. Nie, nie w tym sensie. No w jakim? No, że nic im nie zagraża. Okej. No to jak to robisz? Od dołu, od góry? No na razie nic nie robię. Buduję i szykuję się dalej, no. No właśnie, raczej ale... ty co robisz? No przecież wypadałoby odbić tutaj moje jakieś ziemie wreszcie. Nie, nie. No. Jeszcze za wcześnie. Musisz jeszcze raz zaatakować. Jeszcze jeden raz. I dopiero nastąpi moment, w którym będę mógł atakować. Ty wypowiedziałeś wojnę.
No więc należałoby, żebyś tutaj jakoś, no, pofatygował się. Ja nie mogę cię nawet blokować, strasznie mnie to boli. No, za długie wybrzeże. Tak. Wysłałem ci moje ciężkie fregaty, znaczy twoje ciężkie fregaty. Nie wiem, zniszcz je jak chcesz. Chciałem zobaczyć twoje statystyki bojowe. I zdecydowanie jestem zadowolony z tego, co widzę. Jestem bardzo zadowolony. Nawet wywalę te łodzie. No, zdobyłem jakieś okręty. Sumie to... God damn it. Korumpowałeś mi oficjalsów. Nic ci nie zrobiłem. Znaczy już wcześniej musiałeś to zrobić, ale tracę hajs na korupcję. No ja w sumie też ci to robię, więc się nie dziwię, tylko tobie to więcej zabiera, bo masz większy kraj. I w takim porównaniu komu co. Ile tam mamy minut? 17, a to O. luz. Ty, powoli jeszcze. No to ja może rzucę na trójkę, jak nic nie robimy. Dwójka moim myślę wystarczy. Mówisz, że będziemy się teraz bili na Heavy. No, Dobra. mamy podobne force limity. To jest miejsce, w którym mam szansę rywalizować. I musiałbyś zniszczyć swoje lightshipy, co by ci zniszczyło ekonomię. Zauważył, ja do ekonomii ich nie potrzebuję na razie. No to zdaj mi je z trade nodów sobie. Są już dawno zdjęte. Okej. No to luz, tak czy siak. Straciłbyś sporo łodzi, w które inwestowałeś, a ja mógłbym zrobić mały prosty trik później. Jakbym mógł cię blokować, to bym ci po prostu blokował prowincję, żebyś się wyshipów nie robił, ale no niestety. Ja mam znacznie większą linię brzegową. Myślę, że dwa heavy shipy na prowincji by wystarczyły. Tylko, że no do Chin się na pewno nie dostanę. To jest ten problem. Nie mam też pomysłu, jak ci popsuć krew tam z tyłu. A. Jak tam, bo ja już do setki dobijam. Z czym? Heavy shipami. No, podobnie.
Więc może być ciekawie. Pytanie, czy jak gospodarka to wytrzyma? Mi? Mówię, że ciekawe, czy jak gospodarka to wytrzyma. A, no tak. Te zbrojenia. Ostatecznie pewnie skończymy jak mocarstwo po I wojnie światowej. Chyba zacznę dalej podbijać w międzyczasie. No właśnie tak myślałem, czy by czegoś nie zaatakować właśnie w trakcie naszej wojny, ale no nie wiem. No, to powiedz może, co tam u siebie słychać w ogóle ciekawego. No, wiesz, jak jestem skupiony na tym, co chcę robić, to i tak nie będę nic mówił, bo w ogóle o tym nie myślę. Aha, no dobra. Jestem jednozadaniowy. To będziemy mieli ciche odcinki. Bardzo. Nie, ale muzykę mają, to niech sobie Tak słuchają. jest. No to co? Więcej heavy shipów, a co tam? Lecimy na całość. Jest jeszcze jeden problem, o którym zapomnieliśmy obaj. Jaki niby? A nie powiem ci, bo ja sobie o nim przypomniałem chyba w czas. Co? To ja chyba nie skojarzę. Nie, no nic poważnego tak naprawdę. Ale strasznie powoli to. O, no! Nareszcie. Kraj jest stabilny. Pokój w Europie przywrócony. Ale zbrojenia trwają. No oczywiście. Jak żeby inaczej. Ale póki co mam delikatną przewagę. A bo jeszcze nie chcę ich budować na maksa. Tyle, żeby coś się robiło. Inaczej. Czekajcie, ile mam tu z tego? O nie. Co? Aż tyle? A. Pa-para-pam. Mogę mieć mały problem. No ja, mi się na razie nic nie szykuje, żebym miał mieć mały problem. Płaciłeś już swoje pożyczki? Co? Nie, po co? No bo interest płacisz. No Mi tak. w tym momencie opłaca dosyć dużo i chciałbym je w sumie spłacić. Okej, tak, to zrobione. Nie, tego nie chcę, bo w sumie po co? Ból. Ała. Co?
Umarłem. Znowu? Podczas tej wojny to już ile razy? Umarłem z milion razy, a ta wojna trwa już 17 lat. No, swoje już trwa. Zrobimy wojnę stuletnią najwyżej. No coś w tym jest, coś w tym jest. To? Co się stało? Nie, wycofałem się. Wyświetliło mi się, że cała twoja ta flota została zniszczona. Nie ma czegoś takiego przy walkach flot. Znaczy, gdybym trzymał, to możliwe. To by było. Ale kilka straciłeś, co najmniej 9. No. No dobra. Było fajnie. Spada. Dara. No nieźle, nieźle, nieźle. Co tu zrobić? Ani się położyć, ani przespać. Nie ruszysz. No, ile jeszcze? Stagnacja w momencie wojny. Powiem tak. No. No nie wiem, co powiedzieć. Pam, parara, pam, pam. Powiem tak. Spokojnie, nie martw się, zaraz tam do ciebie wrócę. Daj mi kilka chwil. Chociaż może lepiej nie. No a jak to jest możliwe? Co jest możliwe? Skąd ty masz 17 tysięcy Sailorsów? Po prostu mam ich, no. Mam taką linię brzegową, że mi się to pregenerują tak, że ja nie jestem w stanie ich spalić. Ja tam też bardzo nie narzekam, bo cały czas jakby wystarcza mi na produkcję nowych łódek. Tyle, że no, jak patrzę na twoich Sailorsów, to mam drobne wątpliwości. Dobra. 44. A imię jego było 44. Widzisz, ostro co zabudowujesz tymi ciężkimi. No co, no lecę. Ze 100 dukatów już na to wydajesz. To jest moja taktyka. Nie, jeszcze nie. Brakuje trochę. Nie, w sumie to nie, bo ja patrzę, ile mam u siebie. Ale sporo wydaje, to prawda. No wcześniej... Wcześniej to było w miarę opłacalne, bo miałem przewagę morali, bo miałem przewagę technologii, a teraz już nie mam, więc nie wiem, jak to teraz będzie wyglądało. Ta cała sytuacja. Nie wiem, dziwne, dziwne.
No, w sumie tu też mogę. No nie wierzę, no. W co? Strasznie patowa sytuacja. Mamy bardzo oddalone od siebie imperia. Moglibyśmy też szukać jakiejś ugody. Ale wątpię. Po co ugoda? Bo... To nie chodzi o ugodę, tylko o zwycięstwo. Nie, ale ciężko będzie ogarnąć zwycięstwo takie pewne, nie? No, a moglibyśmy zrobić tak, że na przykład pokój i póki nie zrobimy sobie jakiejś normalnej granicy, na przykład w Persji albo gdzieś. Tam. No bo to się nie skończy. Ta wojna będzie trwała. A póki żyje drugi, nie może żyć pierwszy. Wgramy moda na Extended Timeline. I do 2000 walczymy. A czy teraz już chyba gra się nie kończy na 1821? Jak to nie? No masz ten, że możesz grać dalej. Naprawdę? Tak, takie coś ostatnio miałem. No to zobaczymy. Okej, takie coś w takim razie. Ja już raz miałem taki wyścig zbrojeń z Repusem. Gaduję, że go przegrał. Co? Gaduję, że go przegrał. Znaczy nie, z Wotanem. Repus był wtedy u mnie w teamie. I wygraliśmy dzięki temu właśnie wyścigowi zbrojeń, bo się zazbroił Wotan. Patrzenie na procenty. Zaraz ci się pewnie zespałnie jakiś milion łodzi. Nie, milion nie, ale 50. Lata płyną, płyną sobie lata. Dobra, kolejny tak odcinek. Jest. Kolejny odcinek się właśnie zakończył naszej stagnacyjnej wojny. No jakbyś się do mnie ruszył, to by nie była taka stagnacyjna. Wiesz, że ja nie mogę. Ty masz większy income. No bo co z tego? Ogólnie mnie wszystkim tutaj przewyższasz. Nie mam szans zbytnio. No właśnie, w ofensywnej nie masz, w defensywnej będzie dla mnie to upierdliwa wojna. Nie będzie upierdliwa, bo jej po prostu nie wygrasz. Nie, będzie upierdliwa, bo po prostu będę musiał jeszcze raz gromadzić wszystkie surowce, jeszcze raz na wszystko czekać i tyle, no. No, to potrwa jakieś milion lat. Na dwójce. No, na dwójce. Zauważyłem, że dokonałem błędu obliczeń. Co, pieniądze ci się skończyły? Nie, totalnie mogę cię blokować. A nie, jednak nie. No blok. Ach, bo mam z tym, z admirałem. Lider maneuver, no właśnie. A bez admirała nie mogę cię blokować. To ma sens. Tutaj też nie. A, dlatego lider mi umarł.
takim razie trzeba coś zrobić, bo ja już dłużej tego nie wytrzymam. Nie wytrzymam napięcia. Miesięczkowego. Słuchaj, możesz wziąć military access od Tabarystanu? Tak. A nie, nieważne. Gdzie to mogę to im dać? Macie? Ile potrzeba tych armat na jeden fort? 25 na tym poziomie. Właśnie czułem tak, że. To nie wiem, czy budować te większe forty, czy nie. Mój Boże, po co admirałowie mają Siege'a? To on może Siege'a? Siege'ować. No, mają Siege'a przecież. W sensie, że ten. No wiesz. Te punkty, jakby. Ta, pipsy. No, właśnie, pipsy. Po co im jest Ale Siege? jeszcze nie pamiętam kiedykolwiek, żeby mi się tutaj jakiś pipsy w tym wylosował. W Siege'u. Chociaż teraz mi się wylosował. Nie, to No może do właśnie. oblegań tych przybrzeżnych to jakoś się wtedy by Do liczyło. blokad prowincji? Może? Nie wiem. W sumie tak na flotach coś się średnio znam. Zaatakuj mnie w końcu. Ja tam. Wiodę ci 36 tysięcy na rzeź. Żeby coś się zaczęło dziać. Wypłyń. Wypłyń swą flotą, powiadam ci. No, też miałeś ten. Trudno w takim razie. Mówisz, że będziesz się tu desantował? Jasne. To
To jest moje powołanie. Czuję, że miną lata. Jak to będziesz Pewnie odlegał? lata. Jak? Dalej prowadzisz wyścig zbrojeń? No, na razie czekam, aż mi się flota zupgrade'uje. O, czyli jednak. Bardzo chciałbym wiedzieć, gdzie pływają twoje statki. Gdzie są statki? A forcik w sumie pada dosyć szybko. No, zadziwiająco. Nareszcie są twoje statki. Szkoduje, że masz tam po prostu setkę ludzi. Co nie zmienia faktu, że moje początkowe role były masakryczne. Ale i 0 do tak 9. zginął. Zginął, ale osiągnąłem to, co chciałem. Czyli co, zabić 30 tysięcy osób? No, 30. Ty powiesz 30 tysięcy. Dla mnie to tylko liczba. Ja ci powiem, przepłynąłeś na złą stronę Indii. Jakieś inne badziewia. Cała twoja flota w jednym miejscu. No niecała. Znowu nic złapałeś szpiega. O, bardzo dobrze.
Czy tak nie bawię, nie podoba mi się to. Weź, bo już mamy 46 minut. Tak? Jezu, kiedy ja wrócę, nic nie pilnujesz. No ale co, ja mam zawsze pilnować, co ja no, poprzednie ty ja też tutaj nagrywasz. No dobra, tak czy siak. Do zobaczenia jutro. O Boże, jeśli ktoś to obejrzał całe, to musi naprawdę się nudzić. Tak. Pa.